Potem powiedziałam do mojego Jezusa: modlę się w Twojej woli, tak aby moje słowo, mnożąc się w niej, posiadało za każde słowo każdego stworzenia słowo modlitwy, uwielbienia, błogosławieństwa, miłości i zadośćuczynienia. Chciałabym, aby mój głos, wznosząc się między niebem a ziemią, wchłonął w siebie wszystkie ludzkie głosy, abym mogła oddać je Tobie ku Twojej czci i chwale, tak jak Ty chcesz, żeby stworzenie posługiwało się Słowem. Gdy to mówiłam, mój uwielbiony Jezus położył swoje usta blisko moich i swoim tchnieniem, dmuchając, wchłonął moje tchnienie, mój głos, mój oddech w swoim tchnieniu, głosie i oddechu. A gdy je wpuszczał w obieg swojej woli, przenikały każde ludzkie słowo oraz przemieniały słowa i głosy tak, jak ja to wyraziłam. A gdy je przenikały, wznosiły się do góry, aby spełnić przed Bogiem urząd w imieniu każdego i w imieniu wszystkich ludzkich głosów. Tom 15, 2 kwietnia 1923 roku. Czułam się cała zatopiona w woli Bożej i mówiłam do Jezusa: ach, proszę Cię, nie pozwól mi nigdy wyjść z Twojej przenajświętszej woli. Spraw, abym myślała, mówiła, działała i zawsze miłowała w Twojej ukochanej woli. Tom 15, 9 kwietnia 1923 roku. Odprawiłam swoją zwyczajową adorację do Jezusa, mojej ukrzyżowanej dobroci, mówiąc Mu: wnikam w Twoją wolę, a raczej podaj mi rękę i Ty sam umieść mnie w bezmierze Twojej woli, abym nie mogła uczynić niczego, co by nie było efektem Twojej przenajświętszej woli. Gdy to mówiłam, pomyślałam sobie: jak to? Wola Boża jest wszędzie, już w niej przebywam, a mówię, wnikam w Twoją wolę. Ale gdy o tym myślałam, mój słodki Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do mnie: córko moja, jednakże jest wielka różnica między tym, kto się modli czy działa, ponieważ moja wola go otacza i ponieważ zgodnie ze swoją naturą znajduje się ona wszędzie, a tym, kto z własnej woli, posiadając wiedzę o tym, co czyni, wkracza w boskie środowisko mojej woli, aby działać i się modlić. Tom 15, 21 czerwca 1923 roku. Potem przyjęłam komunię świętą i jak zwykle wzywałam i umieszczałam wokół Jezusa wszystkie rzeczy stworzone, tak aby wszystkie utworzyły dla Niego koronę, odwzajemniły Jego miłość oraz oddały hołd swojemu Stwórcy. Wszystkie wyruszyły na moje wezwanie i we wszystkich rzeczach stworzonych wyraźnie widziałam całą miłość mojego Jezusa do mnie. Jezus z ogromną i czułą miłością oczekiwał w moim sercu, aby moją miłością odwzajemniła Jego miłość. Ja zaś, przemknąwszy nad wszystkim i objąwszy wszystko, dotarłam do stóp Jezusa i rzekłam do Niego: miłości moja, Jezu mój, wszystko dla mnie stworzyłeś i mi oddałeś, tak więc wszystko jest moje. Ja zaś oddaję to Tobie, aby Cię miłować. Dlatego w każdej cząsteczce światła mówię: kocham Cię. W blasku gwiazd kocham Cię. W każdej kropli wody kocham Cię. Twoja wola ukazuje mi Twoje kocham Cię dla mnie nawet w głębi oceanu.
Ja zaś opieczętowuję moim kocham Cię dla Ciebie każdą rybę, która się porusza w morzu. Chcę wycisnąć moje kocham Cię w locie każdego ptaka. Kocham Cię wszędzie, miłości moja. Chcę wycisnąć moje kocham Cię na skrzydłach wiatru, w ruchu liści, w każdej iskrze ognia. Kocham Cię za mnie i za wszystkich. Całe stworzenie było ze mną, gdy wypowiadałam kocham Cię. Ale kiedy chciałam objąć w odwiecznej woli wszystkie ludzkie pokolenia, aby wszyscy uniżyli się przed Jezusem i spełnili swój obowiązek wypowiedzenia w każdym swoim czynie, słowie i myśli kocham Cię Jezusowi, wtedy pokolenia mi umykały, a ja się gubiłam i nie potrafiłam tego uczynić. Powiedziałam więc o tym Jezusowi, a On: córko moja, niemniej tym właśnie jest życie w mojej woli. Zgromadzić przede mną całe stworzenie i w imieniu wszystkich oddać mi to, co wszyscy powinni mi dać. Nikt nie powinien Ci umknąć, w przeciwnym razie moja wola odnajdzie w stworzeniu puste przestrzenie i nie będzie zaspokojona. Ale czy wiesz, dlaczego nie znajdujesz wszystkich i dlaczego wielu Ci umyka? To siła wolnej woli. Ale jednak chcę Ci wyjawić tajemnicę, gdzie możesz znaleźć wszystkich. Wejdź w moje człowieczeństwo, a znajdziesz w nim wszystkie czyny stworzeń, jakby w przechowaniu. Wzięłem je na przechowanie i zobowiązałem się zadośćuczynić za nie mojemu Ojcu Niebieskiemu. I podążaj za wszystkimi moimi czynami, które były czynami wszystkich. W ten sposób znajdziesz wszystko i odwzajemnisz mi się miłością za wszystkich i za wszystko. Wszystko znajduje się we mnie, a ponieważ uczyniłem wszystko za wszystkich, posiadam w sobie depozyt wszystkiego i dopełniam dla boskiego Ojca obowiązek miłości za wszystko. Kto chce, może się tym posłużyć jako drogą i środkiem, aby się wspiąć do nieba. Wniknęłam w Jezusa i z łatwością znalazłam wszystko i wszystkich. Podążając za działaniem Jezusa, mówiłam: kocham Cię w każdej myśli stworzenia. Kocham Cię w locie każdego spojrzenia. Kocham Cię w każdym dźwięku słowa. Kocham Cię w każdym biciu serca, oddechu i uczuciu. Kocham Cię w każdej kropli krwi, w każdym dziele i kroku. Ale któż mógłby wypowiedzieć wszystko, co czyniłam i mówiłam? Wiele rzeczy nie dało się wyrazić, co więcej, wyraża się to bardzo źle w porównaniu z tym, co można powiedzieć, kiedy jest się razem z Jezusem. Powiedziałam więc: kocham Cię, i znalazłam się wewnątrz siebie. Tom 16, 29 grudnia 1923 roku.